Ja nie nazywałabym tego podarunkiem, to oni mnie, to mnie się zdaje, że Australia mi z Sydney, oni mi dali podarunek, bo ja nagle miałam jakiś sens znowu, że aha, uczę, muszę poprawić to, zrobić. To, więc jeżeli jest to podarunek, to na pewno obustronny. Ja byłam bardzo szczęśliwa w Australii. Absolutnie, lubiłam ten sposób, po prostu tak, że się wszystkim mówi you, prawda, i że się mówi po imieniu. Ja się czułam młoda, zdrowa, tak jak to się kończy, no idę na emeryturę, prawda, poważnie, a tu nagle otwiera się coś nowego. To jest ten podarunek, który ja dostałam od Australii, a ja nie lubię przyjmować podarunków, jeżeli nie dam jakiegoś. Oczywiście to uczenie w konserwatorium, Sydney Konserwatorium, było inne niż to, które ja znam z Wyższej Szkoły Muzycznej, bo to jest ten system, że tam jest amerykański, anglosaski system, że to jest uniwersytet, prawda? Myśmy byli jako nasze konserwatorium nie akademią muzyczną, tak jak w Niemczech, tą Wyższą Szkołą Muzyczną, bo myśmy byli jednym z wydziałów uniwersytetu. Ja pamiętam, że na szczęście, ja nie rozumiałam tego tak dobrze, dla mnie było na przykład, ja pamiętam, no nie wiem, czy to będzie ciekawe, że ja w Niemczech miałam lekcję, która trwała półtorej godziny co tydzień. A tutaj teoretycznie ma się z człowiekiem 50 minut. Więc ja wtedy powiedziałam, słuchajcie, możecie mi płacić co chcecie, moi studenci będą dostawali lekcję półtorej godziny, koniec. To był taki podarunek dla nich i rzeczywiście tak zrobili. Ja po prostu siedziałam dłużej w konserwatorium i koniec. I uczyłam tak, jak ja byłam. Tak, pamiętam, że na przykład na każdej lekcji tam zawsze jest akompaniator, z którym ten student może grać. Tam miałam przyszytych do mojej klasy dwóch. A tutaj to się ma, ja wiem, ile, 8 w ciągu semestru na przykład. I ja próbowałam, żeby coś zmienić, ale to nie można. I ja pamiętam jeszcze, chciałam podnieść poziom tych, którzy grali, przychodzili. Bo z drugiej strony, w Niemczech, tak jak na uniwersytet tutaj, nie można wyjść, nie skończyć, nie zrobić matury, prawda? Wobec czego tutaj zawsze przychodzą ludzie, ale ci z tą maturą grali bardzo słabo, bo oni mogli skończyć gdziekolwiek. Wiesz, nie był egzamin wstępny. I pierwszy mój egzamin wstępny był rozczarowanie. Mianowicie to się odbywało nie tak, że przychodzą i grają i jest pianista, którym akompaniuje, tylko to było w klasie naszego wtedy tego kierownika katedry, który na moje własne szczęście jest Niemcem, bo on kończył w Niemczech. Kończył, on już tutaj jest w tej chwili dyrektorem. I on po pierwsze rozumiał moje zdziwienie, bo to inaczej wygląda. Proszę pamiętać, że ja nie uczyłam nigdy, tylko od razu w Niemczech, więc ja znałam tylko ten system. Normalna akademia muzyczna, a tutaj muszę. I przyszła dziewczynka, zagrała nam jakiś fragment i on mówi do mnie, nagle się mówi, Józa. Więc ja mówię, dobra, no ale słuchaj, przecież ona nie ma talentu. Mówi, słuchaj, to taki luksusy talent. My, zapominasz, ty nie jesteś w Niemczech. My jesteśmy jednym z wydziałów uniwersytetu i jesteśmy finansowo od nich zależni. Jak my im nie dostarczymy dostatecznej ilości studentów płacących, nie jakieś tam stypendia, płacących studentów, to nie dostaniesz ty pieniędzy, ja pieniądze i wszyscy koledzy. Czyli musimy brać przeciętnych też. No i wtedy ja poczułam, dobra, to ja w takim razie będę uczyć dłużej i będę uczyć bardziej, no w każdym razie robiłam oddzielne lekcje, zostawałam dłużej i doprowadzałam tych ludzi i to mam, to teraz już może nie aż tak, mam już studentkę, która gra w SSO, mam studenta, który gra w tym, w operze i moi, przeważnie, to jest moje studentki stąd, jedna gra w orkiestrze w Luizjanie. W każdym razie wszystko to gra w zawodzie.